Ten budynek, który widać za moimi plecami, to Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, który zresztą znajduje się niedaleko. To jest budynek Thomasa Jeffersona. Ta Biblioteka Kongresu publikuje tutaj w Stanach Zjednoczonych treść obowiązującego prawa federalnego. To, co wydaje się być interesujące, to to, że tutejsze organizacje pozarządowe bardzo chętnie korzystają z tego zasobu i publikują, i pobierając treść prawa federalnego, tworzą własne serwisy internetowe, które są związane właśnie z federalną legislacją. Natomiast to, co stwarza im problem, to struktura tutejszego państwa. Czyli generalnie chodzi o to, że nie ma jednego miejsca, w którym publikowane byłoby prawo stanowe. Dlatego podejmują w tej chwili różnego rodzaju działania zmierzające do tego, aby stworzyć tutaj oddolnie różnego rodzaju zasoby, które koncentrowałyby się właśnie na prawie stanowym, i stanowi to pewnego rodzaju problem dla nich, zarówno organizacyjny, jak i logistyczny. To, co zauważyłem tutaj, rozmawiając z kilkoma organizacjami, z przedstawicielami kilku organizacji, to między innymi, że te organizacje starają się ze sobą w jakiś sposób współpracować. Jeżeli jedna organizacja pobiera część albo całość materiału, albo próbuje ten materiał w jakikolwiek sposób, tutaj mam na myśli cały czas zasoby internetowe Biblioteki Kongresu. Jeżeli jakaś organizacja albo jakaś osoba, nawet fizyczna, bo tutaj również osoby fizyczne, normalne takie zwyczajni obywatele zajmują się tego typu działalnością. Jeżeli ktoś pobiera część takich materiałów, to udostępnia je następnie innym, by mogli z tych materiałów zrobić później jakieś inne, fajniejsze serwisy. No i spodziewam się, że być może niebawem będziemy mogli widzieć albo zobaczyć, zapoznać się z materiałami dotyczącymi legislacji stanowej, aczkolwiek nie zrobionej przez państwo, ale właśnie przez organizacje, które zajmują się przejrzystością działania tegoż państwa, no i rozwijaniem partycypacji obywatelskiej. A dla Fundacji Państwa, sprzed Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, mówił Piotr Wagla-Waglowski.